Miło wszystkich powitać. Kamil Barczak, Aleksandra Sosińska. Jesteśmy dwoma z trzech chyba main orgów. Nie jesteśmy do końca pewni, ich jeszcze będzie, ale na razie z trzech organizatorów tegorocznego On The Road i jedynymi organizatorami poprzedniego. I chcieliśmy wam pokazać ideę tego LARPa, troszeczkę powiedzieć, jak poszedł jego pierwszy run i zachęcić do udziału w runie, który będzie w tym tego sierpnia. Generalnie podczas tej konferencji to jest pokazywanych wiele pięknych, wielkich LARPów, LARPów po zamkach, z wielką scenografią, z wielkim nakładem prac, które są naprawdę wspaniałe. Ten jest, i też będę brał udział w pokazywaniu takich LARPów, natomiast to jest chyba jeden z najskromniejszych LARP-ełków, jakie zdarzyło nam się zrobić. Tak? Mogę się nie zgodzić, bo mnie jest największy statystyk. Tak, to też prawda. To też prawda. Ale w sensie ilość, że powiem, i naszej ingerencji w ten setting była bardzo niewielka. 2 hektarów na teren gry. Tak. I na liczbę uczestników. No więc, generalnie polegało to na jechaniu samochodami, jako postaci, które generalnie rzuciły większość tego, co miały do rzucenia za sobą i z jakichś tam powodów postanowiły wyruszyć w drogę. Dokładnie tak. Są slajdy z naszego design doka. Nie byliśmy control freakami w przypadku tego LARPa. Dokumentacja tego LARPa była otwartą prezentacją w internecie. Można było coś nam dopisać albo zmienić. Gracze z tego w jakimś tam stopniu korzystali. Podawali swoje pomysły. Właśnie taka była idea, że ta gra jest współtworzona przez wszystkich. Dlatego design doc był otwartym dokumentem, który każdy mógł edytować, zmieniać, dawać swoje własne idee, żeby mieliśmy jakąś tam początkową koncepcję tego LARPa, ta, która się wyklarowała ostatecznie, różniła się troszeczkę przez właśnie input graczy. Tak. Nie tylko graczy, ludzie, którzy czytali naszego design doka, nie byli w stanie z nami pojechać, ale też dodali swoje pomysły. To prawda. Byli na tyle uprzejmi, żeby dość rzadko rysować nam penisy. Tak. Takie założenia, no generalnie oczywiście chodziło o iluzję 360 stopni, taką naprawdę. No, tam jedynym elementem, który istniał, naprawdę nie istniał w świecie LARPa, było pudełko z dokumentem tożsamości i kartą kredytową, czy dokumentem. I twoim prywatnym telefonem. Takim telefonem, który leżało tam gdzieś w bagażniku schowane. Cała reszta była dosłownie what you see is what you get. Graliśmy totalnie bez przerwy, z jakimś tam zasadami bezpieczeństwa, które później podamy, ale po prostu bez przerwy przez 5 dni. Więc tutaj nawiązując do Zazy, która była wcześniej, no to chyba można zrobić LARPa, który jest długi i bez mechaniki, chociaż no to może troszeczkę się różni założeniami. I generalnie raczej w pełni realizował to ideę sandboxu, nie było interwencji mistrzów gry w trakcie tej gry. Z Aleksandrą byliśmy uczestnikami tego LARPa, mieliśmy swoje postaci, nie mieliśmy żadnej... Spytam, czy jeszcze ktoś potrzebuje przetłumaczenia tego, co tutaj mamy na prezentacji, czy nie? Nikt nie potrzebuje tłumaczenia, dobra. Nie mieliśmy władzy nad tym LARPem, co więcej dość celowo upostawiliśmy się, wybraliśmy postacie, które były followerami i raczej nie kształtowały tego przebiegu. I zadziałało. Uknęliśmy takie pojęcie jak LARPek statyczny, dlatego LARPa i paru innych. Generalnie w tym LARPie istotnymi elementami były takie rzeczy jak zmęczenie, irytacja, social hangover, fakt, że naprawdę nie za bardzo mam miejsce, gdzie z tego LARPa byłbym w stanie uciec, bo mogę przestać udawać, że grać, ale dalej jestem w tym otoczeniu, dalej są te osoby. I chcieliśmy, że właśnie, żeby nas to doprowadziło do jakiegoś takiego poziomu, nowego poziomu imersji. I w zależności od tego, ile kto chciał włożyć w tego LARPa, tyle mógł z niego wynieść. Warstwa jakaś tam duchowa, intelektualna, emocjonalna na pewno w tym była. Wielkie dyskusje o wszechświecie i przeznaczeniu, patrząc gwiazdy przy ognisku, też były. Więc to chyba zadziałało. Kształtowanie swojej tożsamości też jakoś było? Tak, tak, tak. Były decyzje życiowe podjęte po LARPie w oparciu o jego wydarzenia. Jak typu, okej, dobra, przeprowadzę się do Danii i zacznę robić LARPy. True story. Tak, albo hej, po tym, co się stało na grze, musimy być razem. Tak, to też prawda. Nic tak nie zbliża jak wspólne nocowanie na chodniku na kartonie. Tak. True story. Więc generalnie to był bardzo mały, skromny LARPełek, z którego się wrócił jako członek 5-osobowej rodziny. On robił duże rzeczy.
A, bo to chyba za bardzo tego nie widać. Mieliśmy dość elastyczne podejście do tego, jak jest stworzona postać na tą grę, ale wciąż mieliśmy jakieś propozycje czy sugestie, jak to zrobić. Postacie różniły się od dość szczegółowo zaplanowanych, z historią i takim plotem typu kochałem moją żonę, staraliśmy się o dziecko, któregoś dnia ja poszedłem na badania, okazało się, że jestem bezpłodny i w tego samego dnia ona powiedziała, że jest w ciąży, ja go ją rzuciłem, wpadłem w kłopoty, teraz ścigają mnie dilerzy narkotyków, więc jadę przed siebie. Były postaci takie minimalistyczne na poziomie jako organizatorzy nie wiedzieliśmy nic o tej postaci, poza tym, że dzień przed grą po prostu nam ten uczestnik powiedział, kogo chce grać, i była postać, która generalnie nie miała postaci, nie? Traktujcie mnie jak mnie, tylko z innym imieniem. I wszystkie zadziałały i można było, każda z tych postaci miała jakiś dostęp do tych przeżyć. Jak później pytaliśmy o te wrażenia, to jakość wrażeń nie była związana z szczegółowością postaci. Można się było bawić tak czy siak. Dodam, że na przykład moja postać była zaprojektowana jako ćwiczenie nad sobą. Ja generalnie uważam, że mam mały problem z byciem taką otwartą i wyluzowaną osobą i za dużo się zastanawiam rzeczami, więc zrobiłem sobie postać, który totalnie wyluzowanego hippisa, który przez 5 dni powstrzymał się przed overanalizowaniem. Okazało się, że Frank lepiej sobie radzi z ludźmi niż Barczak i generalnie od tego czasu mam tak umiejętność włączenia Franka i wtedy dostaję plus 2 do social skilli. No tylko czasem trudno, bo trzeba analizować. To może powiesz o tym. Mechanika. Stwierdziliśmy, że przy takim sposobie grania, kiedy tak naprawdę grasz 24 godziny na dobę przez 5 dni z rzędu, czasami możesz mieć dość. Możesz mieć dość swojej postaci, możesz mieć dość tego, co się dzieje dookoła ciebie. A tak naprawdę, kiedy jesteś w samochodzie, jedziesz z kimś, albo właśnie jesteście rozbici na krańcu jakiegoś dziwnego pola w jakimś dziwnym małym kraiku, może być ciężko uzyskać przestrzeń dla siebie. Mimo, że masz wokół siebie pełno przestrzeni, tak naprawdę nie masz jej dla siebie. Dlatego stworzyliśmy mechanikę czarnej koszulki. Jeżeli potrzebowałeś wejść w tryb off-game, potrzebowałeś przestać być swoją postacią, wystarczyło, że założyłeś po prostu czarny t-shirt, czarną koszulkę, żeby inni nie zaczynali interakcji z tobą, żeby dali ci przestrzeń. I też hasło Black T-shirt oznaczało wyjście z gry i tam dogadanie się na poważnie. Ja miałem fenomenalną scenę z użyciem słowa bezpieczeństwa. W jakiejś tam wiosce w Czechach nad jeziorem kampowaliśmy tam przez 2 dni. Czy tam jedna z ekip spędziła 2 dni, moja. I tam był taki problem, że mi było super to jezioro, była super ciepła woda i tam się taplaliśmy, tylko że dno było z takich wielgaśnych kamoli, wszystkie były porozsunięte takimi strasznie ostrymi małżami. Więc generalnie się pocięliśmy, ktoś tam był odłożony do szpitala, wszyscy się pocięli, tak. Ja też się pociąłem i generalnie ktoś w tym momencie zdiagnozowano u mnie takie pocięcie się, które miało kawałki małża w tym pocięciu, ale jeszcze nie wymagało interwencji, więc tylko mi to wyciągali. Nie mieliśmy pęsety, moja postać była takim praktykalmenem, miałem niezbędnie takie kombinerki. No i generalnie wiodło fajnie, więc no jako postać tam histeryzowała, o Boże, co ty robisz, nie? W tym momencie sfrikowałem na parę osób. Black t-shirt, it's okay? Yes, it's okay, green. I pozwoliłem sobie dalej pohisteryzować, było fajnie. Dobra, tu jest taki duży temat, który postaram się nakreślić. Mieliśmy duże naciski, to mocno chwyciło troszeczkę ta idea tego LARPa na północy naszego kontynentu, co nie za bardzo przełożyło się na uczestnictwo tych LARP, tych graczy. Ale część ludzi właśnie w Szwecji zrobiła sobie road trip na własną rękę. Zrobili to? No, są zdjęcia. Okej. Okay. Generalnie tutaj założenie, że jak takie LARP się dzieje, to nie musimy wiedzieć. Martin Jordo i cała reszta, którzy też u nas pisali. No dobra, ja bardzo lubię nordyckich graczy, ale podejście pod tytułem tak, super design, czy możemy zrobić to sobie sami? No tak, jest dla nich typowy. No dobra, chodzi o to, że z tej strony zresztą w paru innych mieliśmy takie duże naciski, żeby uwzględnić w tej grze projektowanie społeczności. W sensie designować nie tylko postać swoją, ale jeszcze grupę, w której jedziemy. Byliśmy troszeczkę sceptyczni, ja w szczególności byłem wobec tego sceptyczny, bo wydaje mi się, że ciężko jest móc zrobić design, w sensie zrobić postać, my się znamy, jesteśmy super kumplami od 5 dni, który wytrzyma weryfikację, w sensie, który
bo nie chcemy nie dojść do sytuacji, że nasze postacie znają się od 4 lat, jeżdżą razem i są super bro kumplami w samochodzie, tylko że po 4 godzinach jazdy tak naprawdę nie za bardzo wytrzymujemy. Ten design w jednej z ekip i to się troszeczkę przerodziło w trakcie gry. Mieliśmy ekipę, która chyba, mam wrażenie, była bardziej nastawiona na indywidualny experience. Tak. I o tej pewnie na pewno więcej Aleksandra. Moja była, mam wrażenie, tak się dobraliśmy potem, po przetasowaniach między samochodami, z jakimiś tam tarciami. Tarcia były. No ale w generalnie potem jak się przetasowaliśmy, no to ta ekipa, w której ja uczestniczyła, właśnie poświęciła takie wrażenia jak, nie wiem, zwiedzanie miast, to wszystko, z czym się kojarzą teledyski Lana Del Rey, które były dużą inspiracją tego LARPa. Właśnie na rzecz siedzenia gdzieś tam w krzakach i budowy społeczności i więzi. I to było totalnie super, ale to jest tylko jeden kawałek z poziomu experience. Naszym main achievementem, poza jakimiś tam coming outami, wielkimi sekretami i rzeczami, które zmieniły życia, było wkręcenie się na krzywy ryj na imprezę w hotelu w Czechach, którą zdaliśmy o 2 w nocy, gdzie 3 miłych Czechów miało bardzo dobrą trawę i do dzisiaj uważają, że spotkali nasze postaci, więc na przykład robotnika budowlańca Franka Nowaka. A inny model mnie stosowała ekipa Aleksandra. Tak, rzeczywiście nasze ekipy były nastawione na troszeczkę inny model gry, gdyż nasze postacie były też zbudowane inaczej, ponieważ część postaci była w drodze już od dłuższego czasu i tak naprawdę była tym nieco zmęczona. Była zmęczona tym, że są ciągle sami, nie mają nikogo, z kim mogą dzielić swoje doświadczenia i że tak naprawdę są odizolowani od społeczności, od wszystkich. Więc ich postacie tak naprawdę chciały znaleźć swoje miejsce na świecie, w tej wiecznej wędrówce, w tej wiecznej drodze. Chciały zbudować rodzinę, jakąś społeczność. A część naszych postaci, właśnie w naszej ekipie, właśnie co rzuciła wszystko, ponieważ czuła się właśnie zbyt mocno wplątana w wymagania rodziny, w szkołę, w pracę, przytłoczona codziennością, przytłoczona więziami międzyludzkimi również i potrzebowała od tego odejść. Potrzebowała ucieczki przed ludźmi tak samo, przed więziami, przed społecznością, przed byciem częścią czegoś. Dlatego jedna ekipa zawiązała się jako właśnie taka społeczność, która była nastawiona na co byś budowę więzi w zasadzie. Na budowę więzi ze sobą, tak, dokładnie. A nasza część ekipy była nastawiona właśnie na indywidualne przeżycia, na w zasadzie granie więcej z samym sobą i granie z obcymi ludźmi po to, żeby przeżyć jakąś tam wewnętrzną podróż, wędrówkę tych postaci. I main achievementem tej linii było? Ja na przykład miałam prawie godzinną rozmowę z wiedeńskimi policjantami, którzy przekonywali mnie, że nie powinnam się zabić. Bo siedziała na dachu. Siedziałam na dachu Albertiny, bo był stamtąd piękny widok na Aperę i chyba parę ludzi zobaczyło mnie z dołu i wezwało policję, myśląc, że chcę stamtąd skoczyć. Więc przyszli do mnie wiedeńscy policjanci, przekonując mnie, że pytając, czy wszystko jest okej, czy jest dobrze, czy nie chcę się zabić i że naprawdę czasem jest, że to jest okej, że czasem czujesz się źle, że jest coś nie tak, ale naprawdę nie warto kończyć swojego życia. Ale i udało ci się zostać w postaci. Udało mi się zostać cały czas w postaci i rozmawiałam faktycznie z nimi przez długi czas właśnie o jakichś takich życiowych sprawach, o tym, co się dzieje w moim życiu, o tym, co się dzieje w ich życiach, aż w końcu stwierdzili, że okej, ufamy ci, że nic sobie nie zrobisz i zostawili mnie na tym dachu i poszli. Dobra, czas na pytania. Dobra, no to jest taka książka, która była ważna i chodziło w tym LARPie też troszeczkę na liczenie na pomoc od obcych. Attitude. Były zdjęcia, było fajnie. No, tak to wyglądało. Pytania. LARP. Bartosz Bruski, L4. Mam pytanie odnośnie interakcji was ze światem poza grą. Czy zdradziliście komuś w trakcie podróży, że to LARP i jakie były ich reakcje, jeżeli komuś zdradziliście? Nie zdradziliśmy. Nie. Mieliśmy, tutaj to był taki temat dyskusji troszeczkę przed grą, na ile to jest etyczne kłamać. Właśnie, duże były kontrowersje na temat etyczności całego założenia. No. Więc generalnie przyjęliśmy taką doktrynę, która się nazywała, jest taki slajd w tym dokumencie, która się nazywała Magic Circle. Zakładaliśmy, że jeżeli ktoś z poznanych na drodze osób wejdzie w nami tak bliskie relacje, że będzie w obrębie naszego magicznego kręgu LARPa, no to trzeba go będzie zbriefować. Bo zakładaliśmy, że może znajdziemy kogoś, kto pojedzie z nami przez pół Europy, a nie jest uczestnikiem LARPa. No to nie chcieliśmy komuś robić schizofrenii, że po 3 dniach powiemy, słuchaj stary, no ale czekaj, bo jesteś jakiś inny. Jestem trochę inną osobą.
ale mimo, że mieliśmy intensywne relacje z obcymi, to one były nastawione na to, żeby to były relacje przelotne. No. I takie, które nie wpływają na tych ludzi. Trwały tam najdłuższe te 3 godziny, więc nie briefowaliśmy ich. Nie wiedzą. Szymon Lemberg, Old Town, takie pytanie, ile osób wzięło udział w GAS? W GAS. To jutro. Dziewięć. Ostatecznie. Plus kontakty telefoniczne, bo istotną warstwą tego LARPa byli gracze, którzy grali znajomych osób, które jadą, na przykład matkę. Rodzinę, przyjaciół, którzy kontaktowali się telefonicznie, ponieważ... Stalkującego byłego chłopaka. To był artystyczny stalking. Poprosiliśmy graczy, żeby odłożyli swoje własne telefony i nie korzystali w trakcie gry. Zamiast tego dostarczyliśmy im telefony in-game, ich własne telefony z nową kartą SIM, z nowym numerem i mieli na nich właśnie kontakty do kilku osób, do rodziny, do swoich przyjaciół, którzy do nich pisali, z którymi mogli się kontaktować. I to wprowadziło parę bardzo fajnych motywów. No, włącznie z wątkiem, który się skończył z redefiniowaniem relacji z rodzicami w real life, nie? Tak. I też pomagało to bardzo zostać w postaci. Bo jednak czasami, kiedy po długim dniu jazdy, kiedy jedziesz, jest upalnie gorąco, od 2 dni się nie kąpałeś, jesteś głodny, zaczynasz mieć dosyć, ale potem dostajesz SMS-a od twojego in-game chłopaka, który się o ciebie martwi i zastanawia się, co ty robisz, gdzie ty jesteś, dlaczego się do niego nie odzywasz. I twoje rodzice też się martwią, przyjedź do mnie, kochanie. No, nie dotarły. No, były piękne, widzieliśmy. Czy jeszcze są pytania? Marek Małogocki, Grimoire. Jak bardzo te założenia się sprawdziły i jak dużo zmian chcecie wprowadzić w tym roku? Wydaje mi się, że w 2 miejscach będą zmiany. Po pierwsze, mocno nakreślimy kwestię, że design w żaden sposób raczej, tu jeszcze mamy dyskusję do stoczenia przed sobą, ale wydaje mi się, że na pewno sprawdzimy się, że design w żadnej sytuacji nie będzie stawiał innych graczy jako jakoś powiązanych z tobą do poziomu, w których możesz na nich polegać. Chcemy zrobić tak, że nic nie jest granted, tak? Na nic nie możesz liczyć poza życzliwością. Tak? W sensie nie możesz powiedzieć, zrób mi przysługę, mam prawo do miejsca w twoim samochodzie, bo nie wiem, jesteś moim bratem, kochankiem, whatever, nie? Chodzi o to, żeby to wszystko było na takiej dobrowolności relacji. W paru miejscach to nie było mocno złamane, ale w paru miejscach fakt, że osoby z uczestników LARPa są traktowane jako w jakiś sposób zobowiązane do pomocy. Gdzieś tam psego wrażenie bycia troszeczkę właśnie uwikłanym w jakieś relacje. Druga, no to będzie właśnie myśleli o tym, w tej grze było, w ogóle ciężko było off-top, tak? Generalnie ciężko było robić coś, co nie jest w settingu gry. Natomiast faktycznie było tak, że jeżeli długo się nie robiło rzeczy, które są bardzo typowe tylko dla tej postaci, tylko się grało, no to się miało poczucie jednak bycia na wycieczce, a nie bycia postacią. I to właśnie było bardzo fajnie intensyfikowane przez kontakty telefoniczne. Jednak będziemy myśleli o troszeczkę gęstszym designie, gdzie będzie więcej postaci na godzinę. Tak, więcej, będzie więcej postaci związanych z postaciami, które grają, więcej kontaktów, bardziej pokomplikowane i powikłane sytuacje i historie. Ja mam krótkie pytanie. Jakie warsztaty, jakieś szybkie takie przed... Dzień przed grą, wyruszyliśmy rano, zrobiliśmy szybkie warsztaty. Przede wszystkim opisywaliśmy, bo część naszych postaci się znała, więc ustalaliśmy te relacje, mimo że one były takie, nie były to głębokie relacje związane z zależnościami, były to raczej przelotne relacje. Mieliśmy też warsztaty, na których ustalaliśmy, czego oczekujemy od tej gry i jak chcemy. To było dość istotne. Tak, i jak chcemy, żeby nasze doświadczenie wyglądało i jak chcemy, żeby inne postaci na nas reagowały, bo to też było tak, istotne. To było miejsce, że dla mojej postaci było istotne, żeby była followerem i żeby nie oczekiwano jej podejmowania decyzji, nie? I to zadziałało, gracze mi to dali.